Cześć, chciałbym wam jeszcze przed odcinkiem podziękować za wszystkie łapki w górę, bo naprawdę jest ich coraz więcej. No i cóż, zaczynamy odcineczek. Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Zeta, to jest kolejny odcinek Przygód z Margonem. Dzisiaj to jest odcinek 35 i tak jak zapowiadałem, jesteśmy na zbirach. No i tak, jesteśmy na zbirach. I no i pobijemy sobie troszeczkę zbiry. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że zbiry prawie w ogóle mi nic nie zabierają, bo to jest dosyć łatwe, jak muszę wam przyznać. Ogólnie parciach łucznicy, jak tutaj właśnie łowcy zabierają. Oni nic nie zabierają, po prostu ja mam 250 pancerza, a oni biją 160, więc to jest naprawdę poniżenie trochę dla nich. Jak na przykład na dwa ciosy gorącym uderzeniem zjeżdżam, no bo sami zobaczcie, a później jak mi się skończy gorące uderzenie, to wtedy sobie już zaczynam bić, zaczynam sobie bić właśnie błyskiem, bo też sobie również błysk zrobiłem, ale gorące uderzenie jest bardzo, bardzo ważne, jak ma się broń właśnie od ognia, więc zrobiłem sobie gorące uderzenie. No i mam nadzieję, że jest ciekawie. Ogólnie wszystko sobie bije tutaj grupki na auto, więc no jest nieźle, bo jak na auto bije, to więcej życia po prostu zabierają, ale i tak jest całkiem fajnie. Ogólnie EQ już troszeczkę poprawiłem, bo sami zobaczcie, już mamy tu skarpetki Miecia, mroczny pancerz Patryka, no i hełm Mądrego Goblina i 200M. Oczywiście to 200M to nie, że tam wiecie, strzały sprzedawałem czy coś, tylko po prostu dostałem od, zaraz wam powiem, żebym go tutaj nie przeoczył, bo będzie mu przykro, bo to koleś, naprawdę świetny koleś, Adako Four, on chyba też nagrywa, więc pozdrawiam go bardzo, bardzo serdecznie, on naprawdę jest super, super. Pytał się mnie, czy chciałbym z nim coś nagrać. No ja mu niestety powiedziałem, że właśnie, no co to ma być, że raczej nie, bo wiecie, ja tam raczej nie nagrywam z nikim. Tam kiedyś nagrałem z widzami, no ale już raczej nie będę tak robił, bo to jakoś tak wiecie, średnio wyszło. A tak ogólnie to nagrywam czasami z Matim, no nie? I to tylko tyle. No ogólnie za niedługo chyba te PvP z Matim w końcu nam się uda zrobić, bo do niego dzisiaj pisałem. No i właśnie, bardzo, bardzo ważna sprawa, ponieważ będzie chyba przerwa taka tygodniowa. Od niedzieli do niedzieli niestety będzie przerwa, za co was bardzo, bardzo przepraszam. Zrobię wam tam jakieś filmy na zapas, ale wiadomo, że na zapas to nie jest to samo, co jak wiecie, nagrywam tak od razu. Ogólnie, no i właśnie, nie będzie tych filmów, chwileczkę, zaraz wam powiem jeszcze o czymś innym. No i jest naprawdę taka bardzo lipa, mam nadzieję, że jakoś to przetrwacie. Od niedzieli do niedzieli będzie ta przerwa. Dzisiaj jest, czekajcie, dzisiaj jest piątek, sobota, czyli dzisiaj jak jest sobota, to niestety będziecie musieli to przetrwać. Ja sobie dzisiaj ekspię na zbirach. Mam nadzieję, że gdzieś tak 40 levelek na zbirkach. Później ulepszymy sobie trochę kół i pójdziemy sobie na jak one mają, jak te orki, właśnie orki, bo orki teraz mają bardzo, bardzo dobre grupy. I podobnież jak czytałem na forum Boża, tam ekspię do 50 levela. No co się oczywiście tam wybierzemy. No i oczywiście poekspimy sobie troszeczkę. Oczywiście to już raczej nie na odcinku zrobimy, bo raczej nie wystarczy na to czasu. No ale naprawdę muszę wam powiedzieć, że na Nexosie bardzo, bardzo przyjemnie mi się gra. No i naprawdę polecam każdemu świat, którzy na przykład dostali zapro, a nie wiedzą, czy wiecie grać, czy nie. Ogólnie już dodałem siłę, bo tak jak mówiliście, żebym dodał siłę, więc już dodaję siłę, nie musicie się o to martwić. No i teraz pójdziemy sobie na tych złych zbiorów tutaj. One mi, jak daje auto, to całkiem sporo zabierają, ale jak nie daje auto, no to wiecie, tam to jest kwestia 10%, więc to naprawdę nic nie jest, naprawdę to nie jest żadne straszne. Tylko łowcy mi tylko zabierają, jak walą z przebicia, tak to w ogóle nic mi nie zabierają, bo oni mają tak mały atak, więc naprawdę nic mi nie zabierają. Jeszcze te łowcy nie mają trutki ani niczego, więc naprawdę już jest naprawdę super. Czekajcie, ja się jeszcze tutaj uleczę.
200 M, kurde, na co to mogę wydać? Jak sami widzicie, już mam te torby, tak jak mówiłem na poprzednim odcinku. To i pójdziemy sobie tutaj. Ogólnie do Matego pisałem i Mati mówi, że za niedługo będziemy mogli nagrać te PV. Mam nadzieję, że jeszcze nagramy do momentu, kiedy właśnie będę wyjeżdżał z mojego miasta, bo ogólnie zdradzę wam, bo to nie jest żadna tajemnica, że jadę na obóz koszykarski, więc całkiem fajnie. I czekajcie, ja sobie tutaj ich pobiję, więc mam nadzieję, że będzie, że wytrzymacie jakoś te 2 tygodnie. Tam myślę, że 1-2 filmiki wam wrzucę, oczywiście to będą nagrane wcześniej. No i będzie ciekawie. Ogólnie nowe legi już wam pokazuję, nowe legi. No i nowa lega to jest, to nic takiego tutaj nie ma, zobaczcie sami. Tu jest nowa lega, tylko ten kryształ wieczność z marzliny. No właśnie, tylko taki kryształ jest i tak tu właśnie nic poza tym nowego na mnie dropło. Ale czekajcie, już przestawiam okienko. No i dobrze, czekajcie, czy jest dobrze okienko? No jest git. Dobra, podejdziemy. No i dobra, najpierw łowcy, tak jak łowca ogólnie na 2 hity z gorącym schodzi, więc naprawdę jest całkiem ciekawie. No tak jak mówiłem, oni mi tu nic nie zabierają. Chyba najbardziej wartościową rzeczą, jaką możemy wylotać właśnie tu na zbirach, są właśnie głowy z... No i właśnie, nie wiem co tak laguje, no. To jest jakaś masakra, nie wiem czy to Nexus tak laguje, bo mój internet raczej nie laguje, bo na przykład jak gram w LoL'a, no nie, no to nie mam żadnych lagów, więc no na Margolem bym miał mieć, na pewno raczej nie, więc no więc nie wiem czy to jest wina Nexusa czy wina Margolem, bo naprawdę tak laguje cały czas, nowa wiadomość konsoli cały czas zbyt duża, połączyć twojej przeglądarki czy coś tak. Jeszcze troszkę levela, pójdziemy sobie na orki. Ogólnie pokażę wam mieczyki, jakie od wczoraj właśnie od was dostałem. Tu dostałem was miecz samotny Garnu. Czekajcie, odświeżę te Margolem, bo pink jest dobry, no nie wiem o co chodzi. I ogólnie takie jeszcze rzeczy, więc naprawdę to jest opka hero, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Kurczę, kto to był? Ktoś mi taki dał fajny. Już nie pamiętam kto to mi dał, no ale w następnym odcinku jak mi przypomni, to oczywiście go bardzo, bardzo serdecznie pozdrowię, bo za takie naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. No i ogólnie jeszcze depozytu nie mam. Cały czas to ogólnie. Pytaliście się mnie, który level właśnie chcę wbić na palku. Szczerze to wam... Szczerze to wam powiem, że nie wiem, który chce wbić level na palku, bo to jest taka dosyć sprawa ciężka. No i wiecie, jakoś tak nie wiadomo jeszcze, który chce zdobyć level na palku. Na pewno to będzie level powyżej 100 lub nawet powyżej 200, żeby się, wiecie, ciekawiej grało. Moim marzeniem ogólnie Margonem jest, kiedyś było właśnie pograć na privie, co wam właśnie mówiłem, a drugim marzeniem jest właśnie powiedzmy na machopetkach, co właśnie chcę zrealizować właśnie te marzenie, tylko nie wiem czy właśnie na Kubie Zecie czy na palku, ale wydaje mi się, że na palku na machopetki pójdziemy i będzie całkiem ciekawie. Ogólnie to mamy taki jakiś naszy, a ten naszy jest OP naprawdę na Pandorze, to kurczę, tyle pieniędzy chyba z 50 M za niego zapłaciłem. No i ten naszy, no to jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowe nam Pandorze, a tutaj na Nexus to właśnie jakoś tak średnio to jest wartościowe z tego co widziałem na aukcji. Ogólnie tutaj jeżeli ktoś wylota jakiś niepotrzebny item, to po prostu się go wyrzuca w Vita, nawet jakieś Uni Hero, bo to nie jest do nikogo potrzebne, wiecie, jak ktoś to sprzeda za 200 000, to już woli w ogóle nie brać kasy, tylko po prostu to wystawić, żeby się tam, wiecie, na aukcji nie tłukło. A ja mam ogólnie tutaj takie złoty naszyjnik z Mordhena oraz buty Mordhena, więc to jest całkiem ciekawe. Ogólnie miałem jeszcze, no muszę przestać z tym ogólnie, bo naprawdę to jest denerwujące pewnie dla was, ale sami widzicie, że ten mieczyk miałem mieczyk od lodu właśnie hero, nie hero tylko uni z goblów. No i miałem właśnie te uni, no i wybrałem mieczyk od ognia, bo chciałem zobaczyć ogólnie jak to się od ognia bije. No i bardzo, bardzo ciekawe, bo naprawdę od ognia bije się ogromne obrażenia. Na przykład jak mam tutaj 150 ognia, no dobra, nie włączy mi się nic. Jak mam ogólnie 150 ognia, no to to z umek mam około chyba tam 250, a chodźmy zobaczymy na przykład ile mu bym ubił. 400 prawie, więc to jest naprawdę ogromne obrażenia, dużo, dużo więcej, o 100 więcej bije od zwykłego ataku, więc to jest naprawdę coś śmiesznego i coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego. Sami widzicie, że exp na Aerials jest, na Nexus jest naprawdę bardzo, bardzo świetny. Wyczerpanie już mamy tylko 75, tak jak mówili mi, wyczerpanie się to kupuje, ale to nie jest jakiś, wiecie, tam problem, te 2 jasełki na tydzień, więc to jest naprawdę, to nie jest żaden problem.
Więc za niedługo właśnie sobie już dokupimy wyczerpanie. Nie chcę dokupywać przed właśnie moim wyjazdem na obóz, bo to wiecie, to jakoś tak, bo to będzie jakieś takie dosyć słabe, bo wiecie, i tak nie będę grał, więc po co te, tylko te sełki się zmarnują, a po co mają się marnować. Mamy 37, nareszcie wszystko to oczywiście bierzemy. No i oczywiście siła to jest siła. Skarpetki Mietka są dosyć dobre, kupiłem je na aukcji za 100 000, więc naprawdę śmieszne kwoty, naprawdę bardzo śmieszne kwoty są na tym świecie. No wiadomo, mało osób gra, no, kto na przykład kupi takie coś drogiego, więc no, wiadomo, ale naprawdę teraz ogólnie osób jest 30, więc tu są takie, wiecie, to są właśnie takie około 30 osób, takie tam, więc jest całkiem nieźle. 1 sierpnia, czyli jutro, 1 sierpnia, czyli jutro, będzie event Hakuna Matata i tak się zdenerwowałem, że nie mogę na nim być, no bo mam od 3 do 9, właśnie ten obóz mam od 3 do 9, więc no, taka dosyć lipa. No i sami widzicie, że jest dosyć słabo. No, ale no niestety, no nic nie poradzę, że mam obóz, a dosyć się naprawdę cieszę, że na obóz pojadę. Dobra, pójdziemy sobie tutaj w prawo. Może tutaj będą jeszcze właśnie te zbirki. Dobijemy, myślę, że na odcinku ten 38, 39. Ogólnie wczoraj próbowałem sobie Władka bić w GRP oczywiście. No i niestety jazdę dałem, bo oczywiście koleś w GRP zaczął go bić po 3 turach, więc no to wiadomo, że... nie, że po 3 turach, tylko przed 3 sekundami. Nie odczekał 3 sekund, tylko od razu go zaatakował. No patrzcie, co to jest. Co to jest w ogóle ma być? No, masakra. Pakiet to rzucony zbyt duża częstotliwość połączeń swojej przeglądarki. No, co to ma być w ogóle? No i tak jak wam mówiłem, wczoraj biłem sobie Władka. No i całkiem nieźle by poszło. Prawdopodobnie bym zedał, gdyby on nie zaatakował Władka przed tymi właśnie po 3 sekundach. Jakby zaatakował Władka po 3 sekundach, to prawdopodobnie byłby lajcik, taki typowy lajcik. I bym, może by mi tam zostało te 20%, ale naprawdę jak on zaatakował 3 tury, to 3 tury jeszcze plus obstawa na mnie właśnie się uwzięła. No i co ja miałem zrobić? Nic, od razu zedałem. Więc sami widzicie, że taka dosyć słaba sprawa. No ale właśnie ubiliśmy tego Władka i spadło tam u nich chyba laskam. To ją wystawiłem chyba za 100 czy 200 000 na aukcji. Jak nie zejdę za te 100-200 000, no to oczywiście wyrzucę w Itham, bo to może się komuś przydać. No i czego miksy nie działają? No ja ogólnie chyba wiem dlaczego właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje, że... Ja wiem już dlaczego właśnie są takie lagi, ponieważ mam za dużo dodatków, masakrę, tyle dodatków zainstalowałem, ale wszystkie mi są potrzebne, no, z którego ja mam zrezygnować, naprawdę ciężka sprawa, bo wszystkie już są naprawdę potrzebne, bo to chodzi o to, że na przykład może mi mulić przed dodatki z tego względu, że jak na przykład kończę walkę, to tam płotki działają, tu minutnik działa, tu wiecie, jakiś inny tam dodatek działa, zamykanie okna automatyczne działa, więc no to jest dosyć taka ciężka sprawa. No i sami zobaczcie, jeszcze jak na przykład podchodzę, to mam jeszcze dodatek, że na E mogę atakować. No to wiadomo, że to następne jakieś tam połączenia właśnie z serwerem Margonem trzeba uzyskać. No i widzicie, tutaj daję F, no i wszystko mi automatycznie, jeszcze jak automatycznie zbierało, to już pewnie w ogóle byłyby ogromne lagi. Siema, będzie dziś odcinek. Będzie dziś odcineczek. Jeszcze chciałem dodatek sobie przeczytać. Czat. Czekajcie, czat. To co to znaczy? Klikając prawym przyciskiem myszki, na gracza piszemy do niego wiadomość prywatną. Aha. Ciekawe. Ja mam ogólnie dodatek, który jest dużo lepszy od tego, bo to jest. Kto jest tutaj właśnie. Kto tu jest? Czy jakoś tak? Ten właśnie Reksiak mi to chyba wczoraj dał te 2 miecze, więc pozdrawiamy Reksiaka. No i ogólnie, tak jak mówiłem, jest dużo lepszy dodatek od tego czat na prawym przyciskiem myszki, bo jest na przykład coś takiego, że kto tu jest i na przykład wszystkich macie na danej mapce, i do niego możecie pisać, więc to jest moim zdaniem 2 razy przyjemniejsze, bo nawet nie musicie kolesia widzieć i możecie do niego napisać, więc jest całkiem przyjemnie i wydaje mi się, że to jest lepszy dodatek. Jakieś złoto, no to złoto raczej, a dobra, niech się zmarnuje to 3 000 tylko. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj, oczyścimy tą grotkę i powoli będziemy kończyć ten odcinek. No i tak jak mówiłem, a właśnie, zapomniałbym, jest dla was taki,
No patrzcie, no co to ma być? Pink jest dobry, wszystko jest dobre i nie wiem o co chodzi. No nieważne, i tak jak mówiłem, jest wielki, wielki projekt dla was, już powoli go kończę. Mam nadzieję, że się wyrobię jeszcze przed wyjazdem, bo jest naprawdę ogromny projekt, no ale tak jak mówiłem, to będzie naprawdę dosyć ogromny projekt. Może nie, że taki wiecie, ogromny nie nastawiacie, że... Kurde, co to ma być cały czas ten telefon? No, może się tak nie nastawiacie, że to będzie takie wielka sprawa. Ale to bardziej chodzi o to, że naprawdę tam dużo rzeczy trzeba montować i robić. I żeby to zautomatyzować, bo to naprawdę dosyć ciężka sprawa właśnie z tym. Więc no, sami zobaczycie, co to będzie naprawdę. Mi się to podoba, mam nadzieję, że wam się również to spodoba. No i co, będziemy oboje zadowoleni. Ja będę zadowolony, bo pewnie tam będzie dosyć spora liczba wyświetleń, bo pewnie większość może na przykład dwa razy obejrzycie ten odcinek, bo to ten odcinek nie będzie tak za bardzo do oglądania, tylko do czegoś robienia tam właśnie pod tym odcinkiem. Ale już nie będę wam niczego mówił, bo pewnie niektóre osoby już się domyślają. Ale naprawdę odcinek będzie, no, moim zdaniem przedni i mam nadzieję, że go obejrzycie nawet 2-3 razy, bo to nie będzie taki do obejrzenia, no, nie chcę wam tutaj, wiecie, niczego więcej zdradzać, ale naprawdę będzie, ten odcinek będzie całkiem przyjemny. Już muszę wam powiedzieć, że są naprawdę duże postępy w porównaniu z tym, co na Pandorze robiłem. Na przykład na Pandorze 30 level wbijałem przez 10 odcinków, a tu już trzeci odcineczek, już mamy 40 prawie, więc jest ciekawe. Ogólnie wiem, że tam można było to dużo szybciej zrobić, no ale co my mamy, no właśnie, zbyt duża częstotliwość swojej przeglądarki, no właśnie to jest to, że wiecie, cały czas jakiś tam dodatek o coś się tam pyta, bo to są, wiecie, takie tam numerkowe sprawy, no i jest taka dosyć trochę lipa. No i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że będzie całkiem sporo wyświetleń pod tym właśnie odcineczkiem, ale będzie ciekawie, wydaje mi się, będzie ciekawie. No i jeszcze troszeczkę tak połowę levela właśnie wbijemy, bo już troszeczkę z wami zagadałem. No i z Matim teraz ogólnie postanowiliśmy, że odcinek będzie wyglądał trochę inaczej, bo na przykład pół odcinka będzie u niego, a drugie pół będzie u mnie. Więc to będzie takie, moim zdaniem, że będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No i coś takiego wydaje mi się, że was zadowoli. Bo to wiecie, że tam pół odcineczka u mnie, a drugie pół, że tam już kończymy tutaj u Matiego i przenosimy się na kanał Kuby. Albo na przykład, że nagrywamy pierw u mnie, a później się przenosimy na kanał Matiego. Więc to będzie coś takiego dosyć ciekawego. No i ogólnie wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawe. Ogólnie PvP będzie raczej u Matiego, więc jak ktoś to się nastawiacie, że będzie u Matiego. Ale już raczej jest wszystko dogadane. Mati ogólnie już teraz więcej będzie chyba nagrywał z tego, co słyszałem i z nim rozmawiałem. Ale nie wiem, mam nadzieję, że po tylu próbach namawiania właśnie Matiego, żeby wrócił do Margo, mam nadzieję, że już wróci tak, wiecie, na stałe, bo tak to wiecie, jak on tam nagrywał dwuminutowe odcinki, to było słabe, ale no, on fajnie nagrywa, ja go bardzo lubię, no nie? No ale bardzo, bardzo szkoda, żeby się zmarnował, dlatego tam mu dużo rzeczy mówiłem. No ale już będziemy powoli kończyć odcinek, jeszcze sobie ubijemy tutaj te łotry oczywiście nasze. Flaszki rumu są całkiem spoko, no nie? One 600 strzeleczą i do 10 się stakują, czyli takie jakby ulepszone takie miksy, a nie, bo to jest to samo, więc myślałem, że to 500 leczy, tak byłem wręcz przekonany, że to 500 leczy. Myślę, że zbrojkę z Patryka trzeba będzie zmienić za niedługo. Najgorszym rzeczą w moim eku to jest właśnie pierścień szczurołapa na 11 level, który też naprawdę trzeba będzie zmienić. No i mam nadzieję, że jak uzbieram te Nexiliki, czyli walutę tutaj serwerową na Nexosie, to sobie założę tropka, bo tam pisaliście, że naprawdę bardzo, bardzo chcecie tropka. No ja nie mogę wam odmawiać, że nie będzie tropka, więc tropek będzie, ale nie wiem, czy na Nexosie, czy na jakimś innym świecie. No bo, no kurczę, nie chcę mi się grać na tym tropku, no ale jak wy tak bardzo, bardzo chcecie tego tropka, no to tropek będzie. Więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. No i cóż, do następnego odcinka, no i cześć.